Pani poseł, mam pytanie, czy prawdą jest, że w tym roku na wydatki partii politycznych Prawa i Sprawiedliwości 18 milionów złotych, Platformy Obywatelskiej 15 milionów złotych, ponad 6 milionów złotych, jeśli chodzi o Nowoczesną, i 4 miliony, jeśli chodzi o PSL. Czy na te wydatki, które głównie idą na spoty wyborcze i na imprezy z konfetti, czy taka jest obecnie sytuacja, że tak wygląda finansowanie polskich partii politycznych? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, jakby pani poseł mogła przybliżyć temat wiązania i budowania pewnej lojalności i pewnej konsekwencji politycznej wśród obywateli za pomocą mechanizmu, który jest wpisany do ustawy zaprezentowanej przez klub Kukiz 15. Dziękuję.